Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu. To jest Polityczna Mafia. Oczywiście na kanale Reset Obywatelski. A ta wspaniała wejściowa muzyka była dla Agnodara, który jest naszym wspaniałym producentem i dzisiaj mam takie wewnętrzne przekonanie, że będzie zadowolony z tego programu. Drodzy Państwo, podzieliłem go na dwie części. Już za chwilę dołączy do nas gość wspaniały, Krzysztof Izdebski, jeden z czołowych ekspertów, jeśli chodzi o transparentność, ale nie tylko. Chociaż dzisiaj będziemy oczywiście... Agnodar, witamy, dziękujemy bardzo. Krzysztof Izdebski, Fundacja Batorego i nie tylko, też założyciel Fundacji Państwo. Już nie zdążymy wymienić wszystkich jego zasług, ale przede wszystkim człowiek, który wpisuje się w koronną zasadę, którą wyznaję, której nauczyła mnie jedna ze znanych pisarek, że do ludzi trzeba przemawiać tak, żeby głupi zrozumieli, a mądrzy się nie obrazili. Pewnie mówiłem też 100 razy, bo już są to fundamenty mojej działalności medialnej. Będziemy rozmawiali o trudnym i zawiłym procesie wyłaniania chętnych i kompetentnych firm, które otrzymują granty z pieniędzy europejskich od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju podlegającego Ministerstwu Rozwoju Grzegorza Pudy, który w tej historii nie występuje, to także wiele mówi o sytuacji w państwie, gdzie poszczególni ministrowie, poszczególne partie mają swoje silosy i tam w tych silosach mogą czerpać ile wlezie. Czekam, aż się jeszcze zejdziecie. Zrobię krótki wstęp do rozmowy z Krzysztofem Izdebskim. Wszystkim radzę dobrze, żeby mieli w swoich okręgach wyborczych kandydatów, którzy potrafią być równie skuteczni w kontrolach jak posłowie Dariusz Joński i Michał Szczerba, którzy nie tylko wyręczają media, należałoby powiedzieć, ale też wyręczają prokuraturę i służby. To dzięki nim przy skromnym udziale Mariusza Gierszewskiego, dziennikarza śledczego Radia Z oraz dzisiejszego prowadzącego Polityczną Mafię, czyli mnie, udało się zablokować wypłatę ponad 170 milionów złotych na dwie firmy, o których planach i pewnych niedostatkach będziemy rozmawiać z moim rozmówcą. Na pewno słyszeliście o tych sprawach. Zaczęło się od tego, że razem z Mariuszem Gierszewskim ujawniliśmy na antenie Radia Z 1 lutego, że w ramach tak zwanej szybkiej ścieżki innowacje cyfrowe, czyli konkursie organizowanym przez NCBiR, przyznano 55 milionów firmie pana, który założył firmę raptem 3 tygodnie przed zgłoszeniem się do konkursu. Dostał te 55 milionów, znaczy wygrał ten konkurs na 55 milionów i kiedy historia zaczęła być komentowana w innych mediach i nasze ustalenia były cytowane, NCBiR zaczął się rzucać do nas, najpierw wydając oświadczenie, potem przekazując za pośrednictwem swoich służb prasowych kilka pism i się oburzał, że my piszemy o podejrzanych dotacjach. No dzisiaj wydaje się, że podejrzane to najmniej adekwatne słowo, jeśli chodzi o te dotacje, i dobre jest tylko to, że dzięki determinacji posłów chyba jednak mimo wszystko i dzięki ujawnieniu tej sprawy najprawdopodobniej konkurs będzie unieważniony i pewnie powtórzony, ale nie zmienia to wcale problemów, jakie mamy
przy tego typu procedurach i budzi moje poważne wątpliwości, o których mówię od początku emisji programu Bez Wyjścia, czyli budzi moje poważne wątpliwości co do tego, że środki z funduszy europejskich są oszczędzane przez grupy interesów związane z partią PiS. Chodzi mi oczywiście, moi drodzy, o to, że wydaje mi się niezmiernie dziwne, że w kraju, w którym Centralne Biuro Antykorupcyjne działa tak, jak działa, czyli bardziej przypomina polityczną policję niż cokolwiek, co by chroniło przed korupcją. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale jakby u zarania pomysłu CBA leżało to, żeby przeciwdziałać korupcji. Przeciwdziałać. Gdzie jest to przeciwdziałanie korupcji, jak jest tylko straszenie dziennikarzy i szereg różnych innych manipulacji. Nie chcę dzisiaj o tym mówić, ale będę też mówił o tym, w jaki sposób te interesy CBA, PiS-u i poszczególnych polityków tej partii oraz ludzi, którzy kiedyś chyba chcieli być dziennikarzami, ale coś nie wyszło. I o tym, i tutaj bardzo bym prosił Państwa, żebyśmy jednak oddzielili te dwie części dość jasną cezurą, w związku z tym, że ja staram się mówić jasno i czasami pokazując za pośrednictwem różnych środków wyrazu, co mnie najbardziej oburza, żeby Państwo mogli zrozumieć, dlaczego taki, a nie inny dobór tematów, ale więc czasami posługuję się ironią, natomiast nie będzie miejsca na ironię w drugiej części programu i chciałbym, żebyśmy sobie nie żartowali, tylko żebyśmy naprawdę wspólnie pochylili się nad historią szczecińskiego układu ze szczególnym uwzględnieniem Tomasza Duklanowskiego i jego rodziny, polityków PiS-u, którzy wyspecjalizowali się w ultranagonkach i te nagonki mogą prowadzić do różnych bardzo poważnych dramatów ludzkich i dlatego robimy o tym dzisiaj program, bo jest to rodzina, familia, która ma olbrzymie zasługi w tym, co się dzieje. I nie da się tego ukryć w żaden sposób, więc na razie nie rozpoczynajmy nawet tego tematu. Przejdźmy do merytorycznej i mam nadzieję spokojnej, mówię do siebie, rozmowy z naszym ekspertem, którym jest Krzysztof Izdebski. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Cześć, dzień dobry. Zastanawiam się, dlaczego mnie nie widać, bo mam włączoną kamerę. To jest dobre pytanie i zapala mi się niby światełko, a nie jestem aż tak tajemniczym gościem, żebym musiał się ukrywać. No nie musisz się wstydzić, jak niektórzy antybohaterowie, więc dobrze by było, żebyś jednak się pojawił, Krzysztofie, zresztą nie jest to tajemnicą, że mam ten zaszczyt być z tobą po imieniu, więc nie będę udawał. Tak, spróbujmy. Tak, wzajemnie. No właśnie, co ja mam zrobić, słuchajcie, bo widzę, przynajmniej wiedzą Państwo, że program na żywo. Tak, program jest na żywo. Świeci mi się lampka, ale coś się nie... Poproszę w takim razie Maćka, mojego realizatora, żeby postarał się jakoś cię poprowadzić, a ja jeszcze tutaj opowiem, zrobię taki mały... To opowiadaj jeszcze, ja cię słucham zresztą też tego wprowadzenia. I zachęcam zawsze... do Państwa dołączę. Zachęcam wszystkich moich gości zawsze, żeby prostowali mnie po to, żeby odwracać nieprzyjemną tendencję w udawaniu przez dziennikarzy, że wiedzą wszystko i nie popełniają żadnych błędów. Więc jeśli jakaś nieścisłość mi się wkradnie w mój przekaz, to oczywiście zachęcam także oczywiście Was, drodzy Państwo. I zacznijmy może od tego, co się wydarzyło dzisiaj. Ja zabiegam o to, żeby zaprosić do naszego programu też posłów Szczerbę i Jońskiego, którzy wykonali znowu kawał tytanicznej i bardzo nam potrzebnej pracy. I chciałem Wam zwrócić uwagę na to, co
oglądałem konferencję oczywiście obu posłów i to myślę, że Państwu umyka, a chcę pokazać, w jaki sposób doszło do odwołania tego konkursu i ile trzeba było determinacji ze strony mediów, czyli tych, którzy pisali jako pierwsi, czyli Radia Z, ale także tych, którzy kontynuowali, poszli tropem naszych ustaleń, dochodząc do pod względem kwot jednej z największych operacji zabezpieczenia sobie środków na wypadek ewentualnej, spodziewanej być może przez niektórych, patrząc na ich determinację, przegranej w wyborach. Drodzy Państwo, NCBiR, czyli instytucja, która powstała po to, żeby Polska miała szansę zrealizować te cele, które deklaruje premier Mateusz Morawiecki, czyli wprowadzenie Polski do tych najwspanialszych państw i najbardziej ambitnych i najsilniejszych za pomocą innowacji. Jednym z takich wielkich projektów, które miał koordynować NCBiR, miały być samochody z napędami elektrycznymi, między innymi autobusy, i o tych sprawach też kiedyś będzie bardzo głośno. Już dzisiaj mogę Państwu powiedzieć, ale dzisiaj jesteśmy tu i teraz widzimy naszego gościa. Dziękuję bardzo za przyjęcie. Jeszcze raz witam wszystkich. Krzysztofie, no chciałem Cię najpierw poprosić o takie ogólne zajęcie się, przyjrzenie się, skomentowanie tego, czego my tak naprawdę dowiedzieliśmy się po sekwencji zdarzeń ujawnionej przez posłów Szczerbę i Jońskiego, czyli mieliśmy taką sytuację, że media opisały dwa podejrzane projekty, posłowie pojawili się w NCBiR i zapewniano ich, że wszystko jest ok. Dzisiaj nie tylko NCBiR zmieniło szefa, ale także zawiadomiło prokuraturę, ma kontrolę CBA, i ujawnili się tam różni bohaterowie drugiego planu, których wspólnym mianownikiem jest to, że coś ich musi łączyć i łączy z prominentnymi politykami tak zwanej partii republikańskiej. Chodzi przede wszystkim o dwie osoby, Adama Bielana, prezesa tej partii, europosła, i Jacka Żalka, który jest bezpośrednio nadzorującym wiceministrem. I chciałem spytać, ale tak trochę jakby patrząc w szerszej perspektywie, bo nie wiem, czy ty się zgodzisz ze mną, Krzysztofie, ale ja zaobserwowałem, że my naprawdę przez 8 lat przyzwyczailiśmy się do rzeczy, które jeszcze 8 lat temu wydawały się być niewyobrażalne. I staram się taki mianownik w moich programach pokazywać. Dlatego chciałbym zacząć od tego, że ty wielokrotnie komentowałeś historię NCBiR-u i wielu innych historii, przy okazji między innymi braci Szumowskich, jeżeli dobrze pamiętam. Czyli tych. Też. Tak, no i okazuje się, że lata mijają, skandal był straszny, oczywiście nie skończyło się to żadnym skazaniem kogokolwiek, no ale generalnie ze skazywaniem też ma ta ekipa problemy, co pokazuje pewne dyletanctwo tej ekipy, ale też jak widać, no w zasadzie możemy powiedzieć, że jest jeszcze gorzej, bo o ile oceny tych projektów były dyskusyjne, to jednak no nie było tak, jak ujawnili dzisiaj posłowie, że mamy ludzi w komisji, którzy mówią, mamy z wami kłopot, o co w tym projekcie w ogóle chodzi, dlaczego jest taki drogi, kto ma to w ogóle robić, a mimo wszystko komisja swoje, a decyzja swoje, 55 milionów byłoby wypłacone, gdyby nie media i działalność posłów. To o czym to świadczy? Czy my możemy mówić o jakiejś degradacji, czy tak po prostu jakby w myśl tej metafory o żabie, która się gotuje, jesteśmy taką ugotowaną już na twardo żabą? Słuchaj, bardzo, bardzo dużo wątków. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie w ogóle, bo rzeczywiście warto, mamy czas, bardzo cenię sobie właśnie też w tych rozmowach w tym formacie, że możemy trochę więcej poświęcić i energii, i jakiegoś podzielenia się swoimi uwagami, bo rzeczywiście to jest
jakby i prosta z jednej strony sprawa, no bo wiadomo, no chodzi tak naprawdę o to, że tracimy, bo powiedziałeś 55 milionów, ja tutaj akcent zwykle staram się w komentowaniu, 55 milionów publicznych pieniędzy, tak? Tak. To jest oczywiście dla państwa i dla ciebie oczywiste, natomiast ja bym to po prostu tak podkreślał, żeby właśnie też może nie przyzwyczajać się do tego, że to jest jakieś 55 milionów, a to są te miliony publiczne, ale nawet żeby to były 20 złotych publicznych, no to też one powinny zostać, czy być wydawane w sposób po prostu uczciwy, na razie tak to nazwę. Ja rzeczywiście też chciałem jakby tutaj od właśnie jakiegoś mocnego może komentarza, że to złodziejstwo i w ogóle i mafia i ten, bo też czasami tak myślę, ale chciałbym od Państwa, jakby tutaj z Państwem trochę zacząć bardziej na miękko, bo ty też mówisz właśnie o pewnej degradacji, o pewnym procesie też, który trwał, tu cofnąłeś się nie tak długo, bo ile, 2 lata, 3 lata, prawda, do sprawy tego wtedy jeszcze ministra Szumowskiego, jego brata i też tych takich, no nie do końca przejrzystych, bardziej pod kątem jakiegoś konfliktu interesów, znaczy tam tylko była pewna różnica, że ten brat rzeczywiście jakby też osiągał sukcesy, tak, wcześniej jakoś bez tych środków, natomiast rzeczywiście sama już sytuacja konfliktu interesu i brak rozgraniczenia budziła dosyć duże i uzasadnione kontrowersje oczywiście, ale ja mam, nie wiem czy to szczęście czy nieszczęście, że patrzę właśnie na to, jak wydawane są publiczne pieniądze, czy jak działają osoby, które odpowiadają za wydawanie publicznych pieniędzy od lat już no, chyba 16, jeśli dobrze liczę. I więc mam porównanie też z tym, jak te ciała, instytucje, państwo funkcjonowało pod rządami akurat wtedy koalicji PO-PSL i to przez właśnie dwie kadencje dokładnie mi się to udało złapać. I też, żeby była jasność, starałem się, mam nadzieję, że tak się działo, żeby być osobą, która krytycznie patrzy władzy na ręce w ogóle i od każdej władzy. Każdej władzy. To ja ci daję taką laurkę i mogę to, też to mówiłem zresztą, znaczy zarówno ty, jak i World Dog Polska, jak i Fundacja. Tak, ja zresztą wtedy z World Dogiem Polska byłem związany dokładnie w zasadzie przez ten okres, powiedzmy, schyłek PiSu. Jeszcze tej krótkiej dwuletniej kadencji i potem już dwie kadencje PO, właśnie pracowałem wtedy też w World Dog Polska. Pamiętam też, znaczy były oczywiście afery, tak? Znaczy nie ma to też jakby nie udawajmy oczywiście, że korupcja, nieuczciwość, brak etyki, brak tego odróżnienia, co jest publiczne, co jest prywatne, dotyka szczególnie tylko jakąś jedną stronę sporu politycznego, powiedzmy. Tak? To są rzeczy, które występują też Państwo, na pewno tam śledzicie wydarzenia z Parlamentu Europejskiego, gdzie z kolei europarlamentarzyści, akurat ugrupowania socjaliści, demokraci, no, też unurzeni są w tych bagnie korupcyjnym. Natomiast, więc tu wydaje mi się, że nie jest oczywiście też taką wprost, że można powiedzieć kwestią, nie wiem, jakichś poglądów politycznych, prawda, czy coś, tylko też jednak mimo wszystko wiąże się to z jakimś pomysłem na państwo. Zaraz wytłumaczę, dlaczego tak myślę, tylko wrócę właśnie do tych lat jeszcze PO-PSL, żeby powiedzieć, że ja też pamiętam wtedy moje przeprawy z NCBR-em. Akurat, tak? Tylko, że tam moje przeprawy to teraz wydają się w ogóle jakąś, no nie wiem, no krótkim po prostu przebieżką 5-minutową dobrze wysportowanej osoby, bo tam był rzeczywiście problem z brakiem przejrzystości. Niechętnie, też inna kultura może wtedy była, ale był problem z brakiem przejrzystości, niechętnie się dzielono wiedzą na temat, jak część tych pieniędzy była wydawana, ale, i tutaj już przechodzę do tego meritum, na skutek postępowania sądowego, też jestem prawnikiem i właśnie prowadziłem, czy pomagałem takiej jednej z naszych wtedy, jako jeszcze w Watch Dogu pracującym człowieku, klientek, wydobyć pewne informacje właśnie z NCIBR-u. Odbyliśmy postępowanie sądowe przed sądami administracyjnymi.
NCBR się bronił, ale sąd wydał wyrok w miarę szybko i oczywiście ten wyrok został przez NCBR uznany i te informacje zostały udostępnione. Znaczy, no był jakiś problem w tym systemie, rzeczywiście, natomiast no, państwo pokazało, że działa w jakimś sensie, tak? Znaczy nie było takich klimatów, jak mamy teraz, że masz trybunał, jak ja to nazywam, trybunał kiedyś konstytucyjny, który potrafi na polityczne zamówienie powiedzieć, że w ogóle no, prawo europejskie, prawda, czy konwencja praw człowieka w ogóle nas nie dotyczy. Mamy to zupełnie gdzieś, a w konsekwencji to, co orzekają inne sądy, to w ogóle nie powinniśmy się tym interesować. Inna była też wreszcie prokuratura. Możemy dyskutować, czy udanym eksperymentem, aczkolwiek na tle innych krajów wygląda, znaczy w innych krajach wygląda, że udanym było rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. No i wtedy właśnie no, no było takie poczucie, mieliśmy wiele powodów do narzekania, ja naprawdę stałem w pierwszym szeregu tych, co narzekają, no ale gdzieś miałem takie poczucie sprawczości państwa. Sprawczości w stosunku do interesu publicznego i w stosunku do obywateli. Teraz ta afera, którą zresztą kolejna, którą posłowie Szczerba i Joński odkryli, też trzeba powiedzieć, czy nawet co więcej powiem, kolejna, o której słyszymy w tym krótkim tygodniu, aż środa, prawda? Dzisiaj już tych afer po drodze trochę było. Najgorsze chyba jest to, że to jest jakiś, no, wierzchołek góry lodowej, tak? To jest jakiś po prostu element no, systemowego, nawet nie problemu, no, jakby no, systemowego rozkładu państwa, znaczy tego, że państwo służy jakimś interesom partyjnym. To jest bardzo podatna gleba właśnie na pewien nepotyzm, kumoterstwo, wspieranie się, temat, no żeby tak już państwo jakby dalej nie iść niż kilka ostatnich tygodni, no Villa Plus, tak, wczoraj też kolejne informacje dotyczące funduszu patriotycznego, to co zresztą minister Ziobro robi z Funduszem Sprawiedliwości, który ja też pozwalam sobie nazywać takim funduszem wyborczym Solidarnej Polski, no to może się też odbywać, dlatego właśnie, że prokuratura jest uzależniona od polityków, to, że sądy działają w ciągłym poczuciu zagrożenia albo już są tam sędziowie, którzy no, od tej niezależności, delikatnie mówiąc, się odsunęli, gdzie i zresztą nie był to przypadek, że była to pierwsza decyzja Zjednoczonej Prawicy jeszcze w 2015 roku, że właśnie wyłączono de facto Trybunał Konstytucyjny, więc mamy do czynienia tak naprawdę z tym, już nie mówiąc, też wspominałeś o CBA, prawda, i tak dalej, no jakby mnóstwo tych agencji, ale i też możemy i NCBR, i ministerstwa, i te fundusze, i tak dalej, że no, to zaczyna po prostu służyć określonej opcji politycznej, a ściślej rzecz biorąc, no partii rządzącej, czy partii rządzących, no bo tu gdzieś republikanie się przewijają, prawda, i tak dalej. No więc no, no dla mnie to jest taki przykry, wiesz, gdyby nawet, dobra, ja się oburzyłem, że powinieneś powiedzieć 55 publicznych milionów, ale oczywiście żartuję z tym oburzeniem, ale wiesz, nawet żeby to było te 55 milionów, ja bym to przeżył, jeżeli rzeczywiście byłyby służby, które nawet, okej, okay, też taka rola opozycji, posłowie opozycji to wygrywają i ja mam pewność, tak, że prokuratura, sądy coś z tym zrobią. Tu nie mam absolutnie żadnej pewności co do tego. I też tutaj no, 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 no widać taką postawę, tak, że nam trochę wszystko wolno. I co z tego, tak, że takie rzeczy się dzieją, bo to widzimy chociażby na takich przykładach, które się non-stop niestety powtarzają. No widzimy i chciałem też, żebyśmy już szukali też trochę rozwiązań na przyszłość, bo i chciałbym namówić Cię na takie dyskusje, na taką dyskusję, bo poza wszystkim mamy oczywiście znane grzechy polityków PiS, ale no, ci eksperci
Nie wiem, czy czytałeś dokładniej, co mówili podczas procedur konkursowych, są dla mnie nie mniejszym problemem niż ci, którzy ostatecznie te decyzje podpisują, bo mimo, że częściowo słyszymy, na przykład w Willi Plus tak było, że ci eksperci mieli uzasadnione, bardzo jasne zastrzeżenia, już nie mówię, że ty jako człowiek NGO-sów chyba potwierdzisz wszystkim Państwu, że nigdy w kosztach klasy kwalifikowanych w poszczególnych grantach, przynajmniej ja nie pamiętam tego, nie było możliwości zakupu nieruchomości, bo to jest po prostu jeden do jednego model wyprowadzania kasy no, na przyszłości. To jest nieuzasadnione i to jest zupełnie wynalazek pisowski, ale no, jednak ci eksperci koniec końców no, nie poszli do mediów, nie zrobili zamieszania, tylko to jakby dali taką, a nie inną punktację i sami mówią, mamy problem, ale generalnie nie zablokowali tego projektu skutecznie. Nie wiem, czy były takie do końca możliwości, bo przecież te informacje są zastrzeżone z racji na to, że rzekomo, to chyba najczęściej powtarzane przynajmniej mediom wyjaśnienie, tam są różne tajemnice przedsiębiorstw, więc to jest kwestia tajemnicy handlowej, no to tak wygląda trochę mniej podejrzanie, bym powiedział, bo tajemnica handlowa, wiadomo, że wszystko ta władza próbuje zamknąć za kotarą tajemnic państwowych. Bardzo dużo takich przykładów jest, ale ci eksperci jednak są i najczęściej w innych przynajmniej sytuacjach konkursów, czy też opinii, czy też różnych produktów kontrowersyjnych, jak na przykład podręczniki niektóre, ci eksperci są no, zasłonięci, niejawni. Było o tym dużo dyskusji. Jeszcze kiedyś ja chcę nawiązać do tego, co mieliśmy z poprzednią ekipą, bo jestem rzecznikiem jawności wobec wszystkich i to jest zupełna oczywista oczywistość, jak mówił klasyk, że były też kiedyś... Potwierdzam. Też tak, potwierdzam. Że były, była kiedyś bardzo duża dyskusja wokół ekspertyz, które używał Bronisław Komorowski przy wetowaniu niektórych ustaw i tam też byli tajni eksperci, ale to była jednostkowa sytuacja, znaczy o tym się dużo bardzo mówiło, a gdybyśmy mieli mówić o utajnionych zespołach różnych ekspertów, którzy rozstrzygają konkursy, to moglibyśmy w zasadzie robić kanał 24 na dobę nadający i tak byśmy nie wyrobili. No tak, mi zawsze jakby wiem też, że są różne historie, nie? Mi trudno zawsze oceniać ludzi, którzy gdzieś tam siedzą i no też umówmy się, nie wiem, jak Państwo wiedzą, ale to z reguły jakby to ocenianie wniosków to jest jakaś forma dorabiania, powiedzmy, tak? To jest mało jest takich miejsc, gdzie są tacy zawodowi recenzenci, to są z reguły jacyś eksperci z różnych dziedzin, którzy po prostu otrzymują jakieś, nie wiem, 200 zł, powiedzmy też w zależności od miejsca za to, że właśnie przeczytają i ocenią jakiś wniosek i oni na pewno starają się robić to według swojej najlepszej wiedzy, a niekoniecznie zawsze no, są tymi bohaterami trochę, tak? Znaczy, że mają też takie, no bym powiedział, podejście aktywistyczne do tego. Znaczy ja bym, oczywiście no fajnie by było, tak, też przy takim oczekiwaniu, że w ogóle no, powinniśmy się aktywizować jako obywatele niezależnie od tego, co robimy, to ja bym się, to tyle się na nich nie skupiał, że no, wydaje mi się też z tych opisów, prawda, które oni dali, no jakby uczciwie się zachowali, tak? Znaczy zachowali pewną, bym powiedział, uczciwość intelektualną, ale no być może od tego właśnie, żeby wokół tego robić aferę, są trochę inne osoby. I dobrze, że takie osoby są, dobrze, że to są posłowie opozycji, dobrze, że to są dziennikarze, dziennikarki, dobrze, że to są aktywiści organizacji pozarządowych. Szkoda właśnie przede wszystkim na to, że to nie są po prostu służby państwowe. I podobnie jak wiesz, w tych dyskusjach o Willi Plus, to co ja zawsze staram się podkreślać, że to naprawdę nie jest wina wiesz, jakiegoś sektora organizacji pozarządowych, czy fundacji, stowarzyszeń, prawda, czy coś, nie, no nie. Ale bardzo łatwo się... Tak, ale bardzo łatwo, ja nie mówię absolutnie, że ty to robisz, ale tak obserwuję, wiesz, że też sami politycy, którzy odpowiadają za tą aferę, tak? Znaczy ja bym powiedział, to są politycy i urzędnicy, którzy odpowiadają za tego typu afery, no bardzo chętnie tak, wiesz, próbują to czasami odwrócić i rozmyć jakąś odpowiedzialność,
No, że ja też jestem po prostu, trochę się przepraszam, usztywniam, wiesz, jak tutaj ci eksperci. Wydaje mi się, no na ile z tego też, wiesz, to zostało oczywiście tam ujawnione i czytać, no to no ich ocena była na tyle krytyczna rzeczywiście, że ten osoba, która decyduje o tym następnie, eksperci tylko jakby wydają rzeczywiście tą swoją opinię, którą normalnie się powinno po prostu sugerować, ją respektować, tak? I zdecydowanie w większości przypadków tak to wyglądało, czy w dużej części przypadków jeszcze tak to wygląda. Natomiast no, tu i też z okoliczności sprawy wynika, że są wpływy po prostu używane, tak? I są wpływy, i to jest po prostu no, poza tymi kompetencjami ekspertów i być może poza nimi takimi no, kompetencjami osobistymi właśnie do tego, żeby tutaj walczyć, ujawniać. Nie jest łatwo, to też w ogóle bardzo ciekawy pewnie temat na jakieś, nie wiem, czy kolejne spotkanie, nawet nie ze mną, bo są lepsi specjaliści, ale no, nie jest łatwo być na przykład takim sygnalistą, tak? Czyli osobą, która z wewnątrz urzędu mówi o pewnych nieprawidłowościach, prawda? Nie jest łatwo choćby dlatego, że dyrektywa, którą powinniśmy 2 lata temu wdrożyć, dyrektywa o sygnalistach, nie jest wdrażana i akurat nasza widownia doskonale to ten temat... No zobacz, tak, już 4., 5. Wersja jest chyba projektu opracowywana w tej chwili, tak, no ale to jest, no kiedyś tam pracowałem, czy współpracowałem przy takim projekcie właśnie z sygnalistami i po prostu wiem, jak tym ludziom po prostu jest strasznie no ciężko, że zostać takim bohaterem mimo woli. Szczególnie właśnie... Nie chodzi o to, ja ci wejdę w słowo, przepraszam, bo wiem, że tak cię trochę przyparłem i że starasz się jakby walczyć o tych ekspertów. Ja to, znaczy, tak wyczuwam i też się z tobą zgadzam, bo wiem, jaka jest specyfika ich pracy i absolutnie jakby ciężar odpowiedzialności nie leży w ogóle w tym sektorze, ale jak już rozmawiamy o systemie, to tak naprawdę znowu mamy sytuację, gdzie no tak na koniec dnia trzeba naprawdę się zastanowić, czy nie lepiej jest wydać nawet 1 000 000 złotych na zespół ekspertów, który będzie tylko i wyłącznie zajmował się oceną wniosków, żeby potem 800 milionów nie było wyrzucane w błoto, a bardzo często tak się dzieje. I ja znam oczywiście wielu ekspertów, jestem europeistą, więc znam wielu ludzi, którzy oceniali to i też mówili o tym krytycznie i ja osobiście nigdy nie miałem do nich zastrzeżeń, ale to też jest jakiś element właśnie, który no, mógłby być bezpiecznikiem, a nie jest. I to oczywiście, gdyby nie ostateczna decyzja, tutaj najlepszym przykładem jednak jest ta Villa Plus, gdzie eksperci mówią nie, a minister mówi, a no to mówcie nie, tak? Ale jeśli chodzi o NCBR, to tutaj jest jeszcze o tyle rzeczywiście problem i ja się tutaj cofnę o krok, że mamy do czynienia z ocenianiem projektów innowacyjnych, czyli rzeczywiście to nie mogą być nawet ludzie krystalicznie uczciwi, ale bez kompetencji oceniania danych projektów. Te projekty są bardzo tajemnicze, szczególnie jeden z nich, bo dotyczy kabli podmorskich, a nikt jakby nie sygnalizuje... Cyberbezpieczeństwa, tak? Bezpieczeństwo kabli podmorskich, a nikt nie sygnalizuje ich użycia w jakimkolwiek morskim akwenie. Więc, ale to tak tylko chcę oczywiście pokazać absurdalność tej sytuacji. Ale no, jak jeszcze popatrzymy na to z tej perspektywy jawności, która jest największym chyba zagrożeniem dla tej ekipy, bo najbardziej obawiają się, i mówię to na świeżo po rozmowie z jednym z pracowników TVP, który zarabia 1 000 000 złotych, i ja go pytam, jak to jest możliwe, a on mnie pyta, jak mogłeś, ukradłeś te informacje, to jest tajemnica spółki, ja mówimy o TVP, tak? Więc jakby... Czy nie jest tak, że jednak no, ta historia z NCBR-u, jak w soczewce, pokazuje nam, że tam, gdzie nie ma jawności, tam możemy wszystko? Nie, no oczywiście, no to jest jakaś, wiesz, no właśnie, oczywista konstatacja w zasadzie. Znaczy tym żywi się korupcja, tym żywią się układy, no właśnie to, że są robione po ciemku. Tak, ale to jedna rzecz, znaczy, bo ja też chcę pokazywać takie obrazy, które pokazują, które działają na wyobraźnię. Drodzy Państwo, te projekty miały średnio po 5 milionów.
wszystkie średnio dostały dotacje 5 milionów. Dwa projekty, o których my mówimy. To jest 55 milionów dla pana z Gdańska, który się okazuje być mocno uwikłany w relacje z republikanami, i drugiego pana, który jeszcze z innym lobbystą też zasiadał w jednej spółce i miał wyciągnąć 120 milionów. Czyli no, patrzmy na to, jak bezkarni i pewni siebie czują się ludzie, którzy organizują tego typu procedery. Jeżeli średnie jest 5 milionów, a on dostaje 11 razy więcej, no to wiadomo, że inne musiały dostać mniej. Zrozumcie państwo, o jakim my skandalu mówimy, i to skandalu, o którym słusznie Krzysztof Izdebski mówi, że to wierzchołek góry lodowej, bo bardzo wiele informacji jest ukrytych. No nie, no, to jest oczywiście bardzo obrazowy przykład, ale i dla mnie on pokazuje, znaczy po pierwsze to, że jawność zadziałała, znaczy przymuszona w jakimś sensie właśnie przez chociażby posłów opozycji, tak, i jakieś sygnały, no bo ja też rozumiem, że ktoś musiał, że tak powiem, zwrócić na to uwagę, prawda, jako pierwszy, być może, nie wiem, to zakładam, że był to jakiś też sygnał z wewnątrz właśnie nawet NCBiR-u, czy po prostu ktoś przejrzał te listy rankingowe. Natomiast no, rzeczywiście rządy wszędzie, a ten mam wrażenie bardzo, boi się tej jawności. Ja nie wiem, czy państwo sobie zdajecie sprawę z tego, że w tej chwili są takie dwa duże wnioski. Prezes Sądu Najwyższego Manowskiej, no też osoby związanej, powiedzmy, z tym środowiskiem politycznym, na pewno legitymizującym to, co to środowisko polityczne robi. Dwa wnioski skierowane do Trybunału kiedyś Konstytucyjnego, no też przy całej świadomości, w jaki sposób oczywiście Trybunał podejmuje decyzje i ten ośrodek decyzyjności jest gdzieś indziej, chociaż teraz zdaje się z uwagi na pewne konflikty wewnątrz coś się tam zatkało, ale to są dwa wnioski, żeby Trybunał Konstytucyjny ocenił, że praktycznie wszystkie przepisy w rezultacie, tam bardzo dużo tych przepisów tam wspomniano, ale w rezultacie wywali to całą ustawę o dostępie do informacji publicznej, czyli taką no, podstawowe narzędzie też pracy dziennikarskiej, pracy organizacji pozarządowej, też, o czym nie zawsze wiadomo, pracy parlamentarzystów opozycyjnych, która gwarantuje właśnie pewne procedury zapewniające jawność. I ona oczekuje na razie, tam już była jedna próba przeprowadzenia nawet rozprawy, natomiast chyba Jarosław Kaczyński doszedł do wniosku, że ten front mu nie jest potrzebny, bo i tak może ukrywać wiele rzeczy. A drugi wniosek z końca zeszłego roku dosłownie jest taki, żeby wywalić z kolei system jawności oświadczeń majątkowych, tak? Ponieważ zdaniem prezes Manowskiej za dużo informacji ujawnionych o osobach, które pełnią funkcje publiczne, narusza ich prywatność i prawo do życia rodzinnego. Więc to są systemowe też działania, nieprzypadkowe, kiedy zmienia się, czy chce się zmienić przepisy, no w sposób, ja bym powiedział, taki systemowy, totalny, ale nie jest to pierwsza i udana zresztą próba, bo poprzednie były udane, też ograniczenia jawności. Jak pojawił się temat lotów Marka Kuchcińskiego, pamiętacie państwo, taki no już zdyskwalifikowany politycznie człowiek, który już nigdy nie wrócił potem do polityki, żartuje oczywiście, został bardzo świetnie, się czuje, tylko tak, przestał... Jest teraz pilnującym, jest watchdogiem w kancelarii premiera, ale watchdogiem prezesa, czyli nicus. Tak. Nie, ale to jest super ważne, wiesz, no, to funkcja, którą on pełni, to jest naprawdę super ważna funkcja, tak naprawdę jest. Z szefem kancelarii on zastąpił Dworczyka, który przy wszystkich swoich grzechach miał przynajmniej jakieś kompetencje organizacyjne, chociaż używał ich strasznie. Tak. No więc nie, no, ja się śmieję oczywiście, ale też pokazując państwu absurd, tak? Znaczy, że po tym jak facet, który wozi rodzinę, wykorzystuje znowu to mienie publiczne, idiotycznie się tłumaczy, jest zrzucany, powiedzmy, z tego rowerka w postaci krzesła marszałka Sejmu, gdzieś tam potem jest cicho, a potem trafia na, no nie jakiś tam właśnie, ja jestem też za wybaczaniem oczywiście, nawet nie jakiegoś tam urzędnika, prawda, nie wiem, na poziomie tam, nie wiem, starszego specjalisty, tylko on trafia na szefa kancelarii prezesa Rady Ministrów. I patrz,
W każdym razie, jak się była ta afera z tymi lotami, to wprowadzono potem przepisy, które no, ograniczają możliwość dostępu do informacji o lotach najważniejszych osób w państwie, rzekomo ze względu na kwestie bezpieczeństwa. Jeszcze wcześniej ograniczono dostęp do też bardzo ciekawych materiałów w kontekście tego, co ja Państwu też mówiłem, a na pewno wielokrotnie w programie też była o tym mowa, czyli braku niezależności prokuratury, ograniczono dostęp do akt postępowania, czyli dziennikarzom na przykład, też organizacjom społecznym, jest od tego momentu dużo trudniej zapoznać się ze szczegółami różnych postępowań prokuratorskich, a to jest o tyle właśnie istotne, że no nie powinniśmy mieć do końca zaufania, że ta prokuratura rzeczywiście działa sprawnie. I tutaj taka kontrola obywatelska czy kontrola mediów bardzo by się przydała. Mogę jeszcze wymieniać kilka takich przykładów, no ale to pokazuje, że ta jawność dosłownie kole w oczy i polityków, i oni robią bardzo dużo, żeby tą jawność jak najbardziej ograniczyć. Jawność jest oczywiście rozwiązaniem, czyli większa jawność, ale też nie jedynym. Ja jestem wielkim zwolennikiem jawności i działam na tą rzecz, natomiast realnie mówiąc, to też nie jest jedyna rzecz, która pozwoli mówić, że żyjemy w państwie prawa. Ważne są właśnie mechanizmy też takiej kontroli wewnętrznej i mechanizmy, które zapewniają efektywną odpowiedzialność urzędników i polityków, którzy zrobią coś złego. I niestety nie dość, że mamy ograniczoną jawność, to jeszcze te dwa pozostałe elementy też nie funkcjonują, bo mamy do czynienia no właśnie z pewnym takim rozkładem instytucji państwa. To państwo wcale wbrew temu, co państwo mogą usłyszeć właśnie w przywołanej telewizji publicznej czy z ust polityków, czy z tweetów polityków, ono nie wstało z kolan, tak? Ono nie stało się silniejsze. Państwo w zakresie właśnie funkcjonowania struktur instytucji stało się de facto po pierwsze słabsze, po drugie też bardzo rozproszone, bo też mamy oprócz tych afer typu Villa Plus czy NCBR do czynienia przecież z powoływaniem jakiejś niezliczonej rzeszy różnych agencji, instytutów, tak, prawda, i tak dalej. 37 miliardów wydaliśmy na nowe agencje. Ale to powiedz w takim razie, bo to też o tym mówię i chciałbym, żebyś to rozwinął, bo staram się wytłumaczyć ludziom, na czym to polega. Nie da się wyrzucić wszystkich ludzi z tych instytucji, które się przejmuje. No nie da się, no z różnych powodów. Tak, mają umowy, są w ochronnych tam okresach przed emeryturą. No nie da się. Więc dlatego, kiedy taki polityk może sobie powołać instytut, to on tak od A do Z ustali sobie listę pracowników, da im pensję, da im telefony, sekretarkę, no i nie będzie można ich do niczego za bardzo porównywać, no bo przecież jakby nie będzie ciągłości instytucjonalnej, więc dużo rzeczy nawet tak będzie można tłumaczyć jakimś rozpędem, rozpoczynaniem działalności i tak dalej, natomiast na pewno kadra tam będzie w pełni dyspozycyjna i pracująca i najczęściej się też rekrutująca z grona rodziny, zaufanych i tak dalej, co jest pierwszym istotnym wątkiem, a drugim istotnym wątkiem przy powoływaniu tych są trzy istotne wątki, jest to, że dublują kompetencje, więc jest zupełne marnotrawstwo pokazujące, że one niekoniecznie służą tym celom, które mają deklaratywnie służyć. I na koniec, drodzy Państwo, jest jeszcze taka sytuacja, że te fundusze, które są wydawane, nie są w żaden sposób weryfikowalne. Znaczy one, zresztą NCBR tutaj niestety jest też wpisuje się w ten wzór, ale my nie wiemy, nie ma żadnej ewaluacji koniec końców, a na przykład sytuacja z Instytutem Demografii i Rodziny, którą ja bardzo tam swego czasu w jednym z programów pokazywałem, no to była sytuacja, w której grupa posłów żądała swoich wpływów i wymyśliła sobie taki wehikuł w postaci instytutu, który ma większe, po pierwsze, większy budżet niż Rzecznik Praw Dziecka, bo to ma być działanie na rzecz... No to akurat może w obecnej sytuacji nie jest też takie złe. Tak, ale ma większy budżet, większe kompetencje, ale generalnie
tylko i wyłącznie dlatego, że jest to potrzeba konkretnej frakcji. Już oddaję Ci głos, przepraszam, musiałem to wyjaśnić. Nie, nie, dobrze, 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 wiesz, ciekawego. No tak, tak, znaczy to jest, wiesz, no, to jest też takie w ogóle pokazanie, już abstrahując jakby od tych rzeczy, nie wiem, no negatywnych, tak, które są z tym związane, czyli znowu przejęcia de facto do mienia publicznego na rzecz interesu prywatnego, też tak można powiedzieć, zresztą powiedzieli, że to jest ambicja, prawda, wynikająca no, z jakichś osobistych, prawda, ambicji, a nie tego, że ma to sens, tak, szczególnie instytut, który ma no właśnie nie wiadomo czym się zajmować, skoro już podobne kompetencje chociażby są w Ministerstwie Rodziny. Więc to jest ten, ale dla mnie to też jest takie no, pokazanie, że nie ma w ogóle też pomysłu na rządzenie trochę, tak? Niezależnie od tego, że to jest niby, bo ja gdzieś tam widziałem jakiś komentarz któregoś z polityków PiS-u, nie pamiętam którego, bo oni bardzo często no, mają ten przekaz dnia, więc mi się już tam zlewają te twarze i komentarze. Powiedział, że to właśnie pokazanie, że jest dużo tych agencji, instytutów, to jest przełamanie tego imposybilizmu. Bo moim zdaniem to jest potwierdzenie jakiegoś imposybilizmu. No bo to pokazuje, że nie masz żadnego pomysłu na reformę. Zresztą no, reformy, jakie były, reforma sądownictwa, widzą Państwo, jak wygląda. Chyba największa reforma, do jakiej doszło, czy dwie największe reformy, to było powrót do wieku emerytalnego i powrót do ośmioklasowej podstawówki, tak? No więc to tak na reformę, powrót do tego, co było, jak na reformę, to trochę za mało dla mnie. A powoływanie takich nowych instytucji, agencji, które dublują, to też nie jest żadnym pomysłem na rozwiązanie problemów. I jeszcze przecież my mamy w państwie bardzo duży problem właśnie, też zresztą użyłeś tego określenia w innym kontekście, z silosowością, z tym, że i tak mamy dużo ministerstw, a mało jakiś... koordynacji, powiedzmy. I mało, to właśnie chciałem powiedzieć, problem nawet z koordynacją, tak, ale to jest wtedy, a gdzieś jeszcze nam po prostu wyrastają kolejne rzeczy, więc moim zdaniem to jest w ogóle przykład na to, że państwo, że nie ma pomysłu na to, jak państwo ma działać, tak, znaczy, że to jest takie proste. I już kończąc ten wątek może, no to też jest de facto wyprowadzenie pieniędzy z budżetu, tak, znaczy to jest coś, co wymyka się takiej łatwej kontroli zobaczeniu tego, jak to wygląda. Jeszcze jeden element bym dorzucił, bo gdzieś nam tutaj w tej rozmowie brakuje, ale to jest też element tego całego problemu, to jest rola spółek Skarbu Państwa, które też zostały no, przejęte, że tak powiem, w taki sposób, jaki ja nie spotkałem się do tej pory i są wykorzystywane tak ordynarnie po prostu. Ale to nie jest tylko ordynarnie, to jeszcze do prowadzenia polityki. I tylko powiem, poczekaj, jeszcze jedną rzecz, bo chciałem zakończyć czymś, właśnie co państwo ze spółkami Skarbu Państwa się i z różnymi instytucjami się wiąże. Coś, co budziło kiedyś na początku, jeszcze to był też początek rządów Zjednoczonej Prawicy, budziło ogromne kontrowersje, a niestety już nawet zapomnieliśmy o tym, Polska Fundacja Narodowa. Pamiętacie Państwo, ile to było afer i problemów? Ona funkcjonuje cały czas, ale to spiętrzenie właśnie tych innych afer i kolejne elementy powoduje, że już nikt tam nawet nie, w ogóle nie wiem, czy Państwo pamiętacie, że coś takiego istnieje. Istnieje, ma się dobrze i spółki Skarbu Państwa co roku przeznaczają miliony złotych zysków, które mogłyby być przeznaczane na bardziej społecznie użyteczny cel. O, ja już kończę na razie. A jednym, ale nie wychodzę jeszcze. Ja tylko chciałem w temacie, znaczy, bo chcę też pokazać, ten program się nazywa Polityczna Mafia, ale tak naprawdę takim intelektualnym patronem tego formatu jest pan Madziar, który pisze o państwie mafijnym, analizując sytuację na Węgrzech, które my kopiujemy czasami jeden do jednego, znaczy nic nie dodajemy nawet od siebie, tak? Tylko staramy się nadążać, nie wszystko nam wychodzi, tak? Dlatego nie ma na przykład ustawy anty-LGBT i tak dalej, i tak dalej. Ale, drodzy Państwo, to co powiedziałeś, Krzysztofie, jest bardzo ważne, bo popatrzmy na te spółki Skarbu Państwa, bo ja słyszałem wielokrotnie już i na pewno Ty wielokrotnie mówiłeś, że skala przejęcia spółek Skarbu Państwa jest niebywała. Okej, okay, ale powiedzmy jasno, z czym to się wiąże, bo to się wiąże z dwoma sprawami. Po pierwsze, te spółki realizują polityczne cele, bo na przykład jak trzeba zamówić chińskie maseczki, warte czy nie warte, to prezes Kludziński szybko tutaj z teściem, on tak sobie żartował, tutaj nawiązuje do takiej dyskusji na Twitterze, Jacek Harłukowicz ujawnił tą sprawę, że te maseczki to tak... niekoniecznie jakość dobra, cena nie wiadomo jaka i jeszcze... Gdzie został zresztą za to potem bardzo mocno skrytykowany, niesłusznie, przez sprzyjające media, bo to jeszcze te media sprzyjające jeszcze mamy. A, to już to nawet
To nie w mojej bańce na szczęście. To te ordynowskie, były, te ordynowskie się okazało, ale no i grożono mu tam procesy, KGHM w ogóle i oczywiście wszystko się potwierdziło, co Jacek pisał, ale to jest jeden przykład, czyli Orlen realizuje, to się na pewno Polakom podoba, no bo Orlen na przykład dostarcza te płyny dezynfekujące podczas pandemii, no to to są takie rzeczy, które mogą się Polakom podobać. I okej, tylko że ja usłyszałem, i tutaj będę precyzyjny, Sławomira Sierakowskiego, który zwrócił uwagę na pewien istotny element, który też wszystkim Państwu, którzy chcą dyskutować, ja zachęcam do tego z ludźmi, którzy są zwolennikami tej władzy, jest istotny. Mianowicie, Polacy mają problem z tym, kiedy ktoś kradnie dla siebie, a nie mają problemu, kiedy na przykład partia kradnie dla siebie. Znaczy nie widzą tego jako problem, to jest, ja to tak już trochę twórczo nazywam, że oni uważają, że to jest sprawiedliwość dziejowa. Tamci kradli, to ci muszą się też nakraść, żeby była równowaga, tak jak z tym TVP jest, że TVP jest przegięte oczywiście na stronę rządu, no ale tamci są przegięci na stronę opozycji, więc teraz będzie równo. Pluralnie. To taka jest kuriozalna sytuacja, ale to jest jedna rzecz, te spółki, przejęcie Skarbu Państwa. Natomiast druga, o której ty na pewno myślisz, bo widziałem bardzo też istotne twoje komentarze dla nagłośnienia tego procederu, który jest ostatnio ujawniany, czyli te wpłaty ludzi ze spółek Skarbu Państwa, dobrowolne wpłaty na PiS. No i w tym momencie mamy sytuację zupełnie kuriozalną, i ja też sprzedam jedną informację, bo widzimy, że to są pieniądze, które nie każdy z Państwa pomyśli. Czy gdyby dali Wam cztery razy większą pensję, to gdybyście usłyszeli, że dostaniecie cztery razy większą pensję, ale z tego musicie sobie uczknąć 1/4, to pójdziecie na taki układ, czy nie? No to nawet sobie mniej niż 1/4, bo mamy te limity, oni zarabiają naprawdę dobrze. Nawet 1/10. No i jeżeli wszyscy nagle, jak jeden mąż, ci niezależni eksperci, którzy poszli do spółek Skarbu Państwa, wpłacają na PiS, to drodzy Państwo, no to jakby to trudno mówić o czymś innym niż o haraczu de facto. No. Dostajesz tą pensję, no oczywiście możemy myśleć, że oni wszyscy PiS kochają i uwielbiają, no i trudno nie kochać kogoś, kto daje nam takie olbrzymie pieniądze, ale to już jest odpłacanie się za swoją własną korzyść. To jest już wejście w relację, która no, przypomina zdecydowanie relacje mafijne i płacenie haraczu. Odwdzięczenie się takie, tak? Znaczy budowanie systemu zależności znowu i uzależnienia. No i to jest oczywiste, wiesz, ciekawe jest to też dziennikarze, którzy przeglądali i odkrywali powiedzmy te historie tych wpłat, no też zwrócili uwagę na rzecz, no, którą warto zwrócić, że te same osoby nie kochały tak Prawa i Sprawiedliwości przed tym, jak objęły te stanowiska, bo ich nazwisk nie ma na liście wpłat partii politycznych, tak? A też można było do takich informacji dotrzeć, więc no to jest sposób i to co mi najbardziej chyba właśnie, że tak powiem, wpienia w tym kontekście, tak, czy w tej historii, to jest to, że obrona wygląda mniej więcej tak, ale to jest legalne, prawda? To jest legalne, tutaj nie jest zabronione. To prawda, że to jest legalne i to prawda, że ja bym sobie trochę nie wyobrażał, w jaki sposób to zakazać, tak? Bo rzeczywiście może być, prawda, tak, że ktoś, no jest to jakiś element też demokracji, że popieramy jakąś partię, tylko my oczywiście, no nie jesteśmy głupi, patrzymy jakby jak wygląda ten kontekst w tym przypadku, ale w ogóle to, że coś jest legalne, to też nie jest dla mnie kwestią, która powinna określać jakieś no, dobre rzeczy, które pozwalają na bycie urzędnikiem, politykiem czy członkiem zarządu spółki Skarbu Państwa, no bo legalnie działamy raczej, czy staramy się działać wszyscy, prawda? Znaczy od tych ludzi, którzy stoją na straży pieniędzy publicznych, interesów gospodarczych, tak, też Polski, oczekujemy, że oni oprócz tego, że działają zgodnie z prawem, mają też jakieś poczucie przyzwoitości. Natomiast tu nie ma tego poczucia przyzwoitości i mi, tak sobie wyobrażam, oczywiście łatwo mi jest powiedzieć, bo ja, nikt mnie nie zaprosił i chyba nie zaprosi do bycia w zarządzie spółki Skarbu Państwa, ale mi było po prostu głupio. Znaczy mi było po prostu głupio, że znalazłbym się w takiej sytuacji, że nawet jak ja bym kochał to Prawo i Sprawiedliwość, czy Platformę, czy PSL i bym wpłacał te pieniądze, to że ktoś może sobie pomyśleć, że ja właśnie wpłacam nie dlatego, że ja chcę,
tylko dlatego, że albo ktoś mnie przymusza, albo jest taka kultura, że ja uważam, że należy wpłacić i się odwdzięczyć. Tak? To też chodzi o jakieś po prostu moje samopoczucie. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. I to, że jest na to przyzwolenie, co więcej, my przecież ta pierwsza, powiedzmy, afera, gdzie notabene też zresztą i Orlen jako firma i Daniel Obajtek jako osoba fizyczna groził im potem pozwem za moje komentarze na ten temat, co też pokazuje w ogóle jakąś dziwną skalę i próbę zastraszania, to nie wpłynęło na nich w żaden sposób. My mówiliśmy o tym gdzieś w sierpniu, we wrześniu. Co miesiąc wpływają z różnych źródeł właśnie od osób, które zasiadają na wysokich stanowiskach w spółkach Skarbu Państwa pieniądze. I oni wiedzą, że to będzie wiadomo, ale to no i co z tego? I w ogóle się tym nie przejmują. Jakby to jest dla mnie chyba smutne. Widzę, że tak pewnie będziemy musieli kończyć zaraz. No nie chciałbym tak smutno kończyć, ale to jest trochę smutne, tak? Że mimo tego, że są te afery ujawniane i super, w ogóle nie chcę do tego zniechęcać, wprost przeciwnie, ale że jednak jest to poczucie bezkarności. I to poczucie bezkarności właśnie też wynika z tego, że nie ma tej wewnętrznej, skutecznej kontroli. Polska, to już tak na koniec tej wypowiedzi przynajmniej dodam, Polska od lat trzech w zasadzie nie ma też czegoś, do tego została zobowiązana, mianowicie programu takiego systemowego, programu antykorupcyjnego. Tak, ten, który został zakończony w 2020 roku, też nie zakończył się sukcesem, w zasadzie porażką, ale nawet w tej warstwie symbolicznej. Tak, nawet w tej warstwie symbolicznej partia, która dochodziła do władzy na hasłach sanacji, uzdrowienia właśnie państwa, walki z korupcją, nie, nawet uważa, że nie ma się co chować za fasadą programu przeciwkorupcyjnego, rządowego programu korupcyjnego. Pełna olewka, pełne takie poczucie bezkarności i tego, że w sumie kto im naskoczy. A reakcją, że coś może się zmienić przy okazji wyborów, no jest właśnie takie działanie jak Villa Plus, czyli przygotowanie miękkiego lądowania. Ale to ja jeszcze dwa wątki chciałbym, jeśli możesz. Bo mogę. To bardzo bym chciał jeszcze dwa wątki, bo mało kto wie, i teraz ja mam naprawdę pewną drobną satysfakcję, skąd w ogóle wzięła się ta możliwość zajrzenia w te wpłaty w tak szybkim czasie. I mówię o tym, bo znowu mam takie trochę poczucie, przynajmniej będę to dedykował wszystkim krytykom jednego rockmana. Jam jest częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, wiecznie czyni dobro. Trochę tak wyszło, że ten Paweł Kukiz, opluwany przez wszystkich, jest tym, który wydawało się, że poszedł na daleko idący kompromis, ja nawet bym tak powiedział, ale jednak o tą ustawę walczył, przewalczył i no... Dzisiaj chyba może powiedzieć sobie, że jeśli z czegoś dobrego będzie zapamiętany, to jednak ta jego determinacja w uchwaleniu tej ustawy, która być może miała być dla niego tylko takim no, honorową bramką w przegranym meczu na politycznym boisku, no chyba powinniśmy mu to na plus zapisać nawet przy wszystkich zastrzeżeniach. Tak. Tak, ja zdecydowanie, to jest rzeczywiście, to nie wiem jakim cudem to się przedarło w ogóle i jednak chyba tak nie myślano o konsekwencjach, albo właśnie pomyślano, no dobra i co z tego, tak, znaczy jak to pokażą, natomiast rzeczywiście tak, to jest zasługa Pawła Kukiza, że coś takiego się pojawiło, szkoda jakby, że właśnie no musiał to robić jakiś jeden człowiek w zasadzie też za cenę właśnie kompromisów, czy wchodząc w jakiś układ, a nie jest to na przykład coś, co jest oczywiste dla wszystkich polityków, prawda, i się chętnie wszyscy godzą bez żadnej potrzeby targów i negocjacji, ale to znacznie tak ułatwiło sprawę, oczywiście, tak, więc to jest jakiś pozytyw, powiedzmy, który się tutaj w tej przestrzeni jawności pokazał. No chyba jak do tej pory, nie chcę, bo teraz żeby kogoś jeszcze krzywdę, ale chyba jak do tej pory jedyny niestety, tak? Znaczy no, tutaj rzeczywiście istotny, natomiast niestety jedyny, ale też no, problemem jest takim, no właśnie, znaczy, że to są takie wycinki, prawda? Że to jest jakaś taka wycinek w zasadzie, czy wyspa.
pewnej, powiedziałbym nawet normalności, bo my oczywiście w tych okolicznościach bardzo gorąco chwalimy Pawła Kukiza, jak Państwo słyszą, mogę to robić wielokrotnie w ciągu tego programu, no ale to jest jakiś po prostu incydent, to też znowuż nie jest podejście systemowe i no właśnie, no Państwo nie jest w stanie nawet wyciągnąć konsekwencji z tego, jak wygląda na przykład, no bo też zakładam, że to jest w jakiś sposób organizowane, ta zbiórka pieniędzy na partię i nikt tam się temu przecież wiadomo, że nie przyjrzy. I to jest no właśnie dramatyczne. To jeszcze chciałem na chwilkę, ja bardzo rzadko to robię, ale będę troszkę ubolewał dzisiaj na jakość opozycji. Ponieważ, drodzy Państwo, nie wiem, czy wiecie, było i też nie wiem, czy Ty wiesz, było posiedzenie Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych, na której wreszcie po miesiącach uników stawił się Mariusz Kamiński, szef MSW, stawił się także generalny inspektor Jarosław Szymczyk, nazywany na świecie komandante Bum Bum. To jest informacja z Indonezji, tam też o nas słyszeli. Stawił się i miał wyjaśnić, co tam się tak naprawdę zdarzyło, jeśli chodzi o wybuch granatnika, który też ujawniło Radio Z, to nie jest przypadkiem. I chciałem, żebyśmy też uświadomili ludziom, bo przecież PiS bardzo często zasłania się tym, że to jest, że nie może poinformować o czymś, bo to jest kwestia dobra śledztwa i tajności. No powiem szczerze, trudno o bardziej idiotyczne gadanie w kontekście wybuchu w Komendzie Głównej, bo pamiętajmy, i też to jest mój postulat i chciałbym, żebyś ocenił go, ewentualnie się nie zgodził, bo przecież doczytałem się, chociaż nie były tam podane nazwiska, to z informacji, które przekazywał szef komisji, wynika, że byli tam prokuratorzy na miejscu. Jak rozumiem, prokuratorzy, którzy przynajmniej nadzorują śledztwo albo nadzorują tych, którzy nadzorują śledztwo. Drodzy Państwo, czy jest prawdą, niech nam powie drogi ekspert, który jest prawnikiem, ja niestety nie jestem, że prokuratura nie bez pewnego backgroundu, ale zdecydowała o zmianie przepisów po przyjściu PiS-u do władzy, które pozwalają prokuratorowi pokazać każdemu materiały ze śledztwa bez żadnych konsekwencji wedle jego widzimisię. To jest prawda, tak? Tak rzeczywiście było i tutaj no, kolejna, jakby nawet ja bym powiedział, bardziej bulwersująca sprawa, chociaż no, ta jest też bulwersująca, ale może głupia, bym też powiedział trochę, no właśnie chociażby przez tego komendanta Bum Bum, to tak naprawdę też miało duże znaczenie przy okazji sprawy z tak zwanej sprawy srebrnej, czyli tych wieżowców. Wtedy, kiedy Jarosław Kaczyński, wiedząc, że toczy się postępowanie, miał najprawdopodobniej udostępnione przez Zbigniewa Ziobrę, zresztą osobiste, dokumenty dotyczące tej sprawy. Tak? Czyli osoba, która gdzieś tam, oczywiście to postępowanie formalnie toczyło się w sprawie, nie przeciwko osobie, no ale wiadomo, że tam to nazwisko Jarosława Kaczyńskiego wielokrotnie się przewijało w tych sprawach i niezależnie od tego, co możemy o tej sprawie w ogóle myśleć, tak, czy ona rzeczywiście była aż tak gigantyczną aferą, jak dziennikarze, którzy ujawnili ten proceder, czy nie była w ogóle aferą, jak inni, nie wiem, dziennikarze czy komentatorzy uważają, no to, że jednak pokazuje się dokumenty, akta, sprawy, w której przewija się nazwisko osoby bezpośrednio, no formalnie jeszcze nie właśnie jakiejś podejrzanej, ale która mogłaby być osobą podejrzaną, czy mogłaby być świadkiem w tej sprawie, no to dla mnie to jest absolutny skandal. I rzeczywiście taka możliwość jest, co też często widać, no właśnie przy, delikatnie mówiąc, przy okazji dziennikarzy, którzy mają nieco lepsze relacje z władzą. No właśnie, tylko że problem polega jeszcze na czymś innym, bo to jest wprawdzie ostatni wątek, który chciałem z tobą poruszyć, ale ja jestem dziennikarzem i czuję pewne rzeczy, które pewnie nasi widzowie mają bardziej, są trudne do wyobrażenia. Znaczy, bo ty też chyba do tego nawiązałeś. Ta zmiana przepisów, którą wprowadził PiS, że prokurator może pokazać każdemu, była pokusiem tego, że Zbigniewowi Ziobrze i niektórym prokuratorom groziła odpowiedzialność karna za pokazanie pewnych akt Jarosławowi Kaczyńskiemu.
w jego siedzibie na Nowogrodzkiej, o ile pamiętam, już nawet szczerze mówiąc nie pamiętam dokładnie, jaka sprawa. Nie, chyba w ministerstwie się, nie, chyba się w ministerstwie, i to jest bardzo śmieszne, przepraszam, tylko ci przerwę, bo ja złożyłem, wiedząc, no bo były takie doniesienia prasowe, że tutaj właśnie jakby w największym piku tej sprawy Jarosław Kaczyński przyjechał do Ministerstwa Sprawiedliwości. I ja złożyłem wniosek o dostęp do informacji publicznej do Ministerstwa Sprawiedliwości o pokazanie celu tego spotkania, prawda? To oficjalne spotkanie dwóch. I tam mi taką pierdołę, przepraszam, odpowiedzieli, no ja też nie mogę polemizować, ale no ewidentnie po prostu tak, że omawiali projekt jakichś dwóch ustaw, ale w ogóle takich ustaw, w ogóle co dać Ziobro. Ale ja wiem jakich ustaw. Ustaw no, antylichwiarskich rzekomo. No, ja pamiętam. Tak, pamiętasz to. Widzisz, ja już zapomniałem. Tak, że oni omawiali, ja sobie tak wyobraziłem, jak ten Jarosław Kaczyński przychodzi z nimi i omawiają w tym budynku ustawy antylichwiarskie. Tak? No ale no właśnie, o to tylko przepraszam, chciałem tylko wtrącić tutaj, ale to była śmieszna też, znaczy nie śmieszna, śmieszna może, nie wiem, nie, ale to łzy śmiech, tak. To jeszcze przypomnijmy wszystkim Państwu, po pierwsze, ja mogę z dumą o tym powiedzieć, bo wtedy pracowałem w Fakcie i ta sprawa została ujawniona przez Fakt, tylko dzięki temu, że były zdjęcia, bo tak to by nam pewnie zaprzeczyli standardowo i nie mielibyśmy możliwości poza bazowaniem na źródłach mówić jak było. No i tam też była taka śmieszna historia, bo w tym budynku, podobno akurat w tym budynku jest bardziej minister sprawiedliwości niż prokurator, to tak się też, znam takie jedno nagranie z korupcyjną ofertą, gdzie dyskutujący urzędnicy rozmawiają i mówią, wiesz, bo to tak śmiesznie, Zbigniew Ziobro w jednym pokoju jest prokuratorem generalnym, w drugim ministrem sprawiedliwości, no ale to w ogóle nie jest śmieszne. Szefem partii jeszcze, tak, bo to też ten wątek wykorzystywania w ogóle przez Zbigniewa Ziobrę ministerstwa. Tak, bo powiedzmy, chodzi o sprawę Birkfellnera. Tak, bo chodziło, bo to wtedy był szczyt afery Birkfellnera, czyli budowy dwóch wież i nierozliczenia się z partnerem, zresztą z kolegą gdzieś tam powiązanym rodzinnie. No taką mamy rzeczywistość. Ostatnie pytanie naprawdę po ostatnim wątku jest takie. Czy my nie dojrzeliśmy do takiego samego myślenia, które ja często słyszę od ludzi ze służb? To znaczy jesteśmy w takim momencie, że tak naprawdę erozja wszystkich procedur, pozorowanie nawet funkcjonowania pewnych procedur jest tak daleko posunięte, że może warto się zastanowić, jak to wszystko zbudować od nowa. Mówię tutaj o transparentności, o no, zupełnie innym myśleniu o organizacji życia publicznego, przede wszystkim z uniemożliwieniem ukrywania tego typu historii. Tak, ale wiemy, bądźmy realistami, to się nie stanie. Problemem, który ja widzę też po wyborach, w przypadku wygranych wyborów przez opozycję, jest to, że politycy zobaczą, że jest dużo fajnych narzędzi jednak, tak? Znaczy, że przyjęło się, tak? Bezpieczników nie ma. Hulaj, tak, że to jest ten, że możemy teraz, słuchaj, no, co roku będziemy się zmieniać władza, to my będziemy sędziów Trybunału Konstytucyjnego odwoływać i dawać naszych i tak dalej, i tak dalej. Ja się tego naprawdę bardzo boję. Tak? Ja też. Bardzo się boję, że to po prostu nie dość, że wywoła jakąś erozję w państwie tu i teraz, ale my, że będziemy się zbierać po tym po prostu przez lata. Tak? Znaczy, to będzie naprawdę bardzo trudny proces. Te zniszczenia właśnie, tego zaufania do państwa też, zaufania państwa do obywateli i w ogóle no, podważenia niezależności, obiektywizmu, funkcjonalności, efektywności działania instytucji, no będzie, to jest trwałe, tak? Znaczy trwałe, czy bardzo, może trwałe to nie, bo bym w ogóle pewnie nie rozmawiał i się tym nie zajmował, wierzę, że to się kiedyś zmieni i jakoś powinno się zmieniać, ale bardzo mam dużą obawę, że będziemy się po prostu zbierać po tym lata, no bez gwarancji, że no właśnie, że to się nawet nie jeszcze pogorszy, jak rzeczywiście ta sytuacja we wspomnianych przez ciebie Węgrzech, gdzie po prostu no nie jest coraz gorzej po prostu. Ja doskonale, ja podzielam twoje obawy, ale wydaje mi się, że też warto jest rozmawiać o tym teraz, tu i teraz i oczekiwać jasnych deklaracji od wszystkich partii politycznych, że oni się wycofają, w zasadzie nawet w pierwszych 100 dniach, że założą sobie sami kaganiec, założą te bezpieczniki, które zostały zdjęte i ja osobiście będę namawiał i moje koleżanki i moich kolegów do tego, żeby takie deklaracje uzyskali od polityków w trakcie kampanii. Tak, ja ci powiem,
Jedną tylko rzecz, jakby tutaj jakby z konkretów też, tak? Bo ja wielokrotnie wspominałem o tym Trybunale Konstytucyjnym, też Fundacja Batorego, z którym jestem związany, a dokładnie tam zespół ekspertów prawnych przy Fundacji, opracował naprawdę bardzo kompleksowy projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, który z jednej strony też w ogóle radzi sobie z różnymi problemami, które przez lata narastały, tam też będzie większa jawność, udział organizacji społecznych i tak dalej, ale przede wszystkim model tego, jak przywrócić praworządność w Trybunale, tak? I ten model tak naprawdę polega też na tym, że on nie jest wyłącznie w gestii polityków. Natomiast wiem, że część polityków i cały czas jakby namawiam i też używam tej areny, że powinni to zrozumieć, że to nie jest dobra droga, że część polityków uważa, że właśnie nie, powinniśmy na twardo po prostu też odwołać tych wszystkich sędziów, prawda, na raz, no ale to tworzy już nawet nie precedens, ale pewne już takie usankcjonowanie precedensu, który powstał wtedy w 2015 roku. Więc są konkretne propozycje na stole, też jak tą praworządność przywrócić w sposób praworządny, bo jeżeli ta praworządność będzie przywrócona w sposób niepraworządny, no to naprawdę możemy tylko płakać, tak, jako obywatele. Więc to jest bardzo duża odpowiedzialność. Ja cieszę się, że też mówisz o takim apelu, bo ja też się staram w rozmowach czy z politykami bezpośrednio, czy właśnie w kontekście jakichś tam wystąpień czy komentarzy, no mówić o tym, że to jest podstawowy warunek, tak, kiedy rzeczywiście to państwo może się nam jeszcze udać po prostu. Może się udać. Dobrze, tylko jeszcze nie usłyszałem, już skończyliśmy tę rozmowę, ale muszę cię jeszcze, bo dobrze. Ja wiem, co ja myślę, ale ja nie jestem prawnikiem i zależy mi na tym, żebyśmy wycięli to jako fragment i żebyśmy puścili też na Twitterze. Czy, panie mecenasie, czy istniała taka możliwość podczas zamkniętego posiedzenia komisji, żeby prokuratorzy po uprzednim poproszeniu o zgodę Zbigniewa Ziobry ujawnili te dowody, które zebrali w sprawie wybuchu na komendzie głównej policji, granatnika w rękach komendanta głównego policji? Istniała taka formalna możliwość, skoro prokuratorzy mogą ujawniać w zasadzie komu chcą? I to, jakby tutaj nie mówimy o jakimś przypadkowym wystrzale w Pcimiu Dolnym w komisariacie. Tak, oczywiście, znaczy szczególnie, że posłowie mają też dostęp do takich informacji, mają uprawnienia dostępu do takich informacji, więc jak najbardziej to jest zasłanianie się czymś, co po prostu ma rzekomo chronić władzę przed odpowiedzialnością. Będziemy na pewno do tego wracać. Bardzo ci, Krzysztofie, dziękuję. Ja też bardzo dziękuję. I o tym apelu jeszcze porozmawiamy sobie osobno poza anteną. Dobra. Dzwonię do ciebie i będę robił wszystko, żebyśmy to rozpropagowali, bo to jest bardzo ważne, drodzy państwo. Krzysztof Izdebski, związany z Fundacją Batorego i nie tylko. Człowiek, instytucja, jawność first. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dzięki, do widzenia, powodzenia, miłego wieczoru. Drodzy państwo, no usłyszeliśmy to od eksperta, czyli mamy jasność i rzeczywiście możecie sobie przez chwilę pomarudzić na opozycję, która nie walnęła, chociaż ja nie wiem, czy walnęła, czy nie, czy walnęła pięścią w stół podczas tej utajnionej komisji. Ja będę miał dla państwa na pewno dużą niespodziankę, jeśli chodzi o ustalenie stanu faktycznego, który miał miejsce na komendzie w połowie grudnia, o czym byście się nie dowiedzieli, gdyby nie to, że taki wredny dla policyjnych mistrzów dziennikarz, jak tutaj siedzący redaktor, się zawziął. Dziękuję serdecznie. Mam dzisiaj imieniny, jutro też, w związku z czym pozwoliłem sobie powiedzieć to, co powiedziałem, mimo że jeśli się modlę jeszcze, to modlę się o to, żeby Bóg mnie uchronił od pychy, ale jest to szalenie istotne, żeby państwo widzieli, że determinacja nawet takiego skromnego żuczka, jak pan redaktor na waszym ekranie, jest w stanie zrobić wielkie rzeczy. I czytam te przykre bardzo dla pana Pawła Kukiza komentarze. Weźcie przynajmniej to mu, moi drodzy, zapiszcie jako plusik, bo kto wie, może właśnie jego ustawa spowoduje, że wielu ludziom otworzą się oczy. To tak tylko, jeśli chodzi o patrzenie w szerszym kontekście, bo tego by nie było. Agnodar!
bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Jeszcze raz dziękuję. A tak naprawdę to o tych imieninach powiedziałem, żeby przypomnieć Państwu, że utrzymujemy się tylko i wyłącznie, robimy sobie podwyżek inflacyjnych, a nie jakichkolwiek innych. I jeśli możecie mi zrobić taki imieninowy prezent, to będę bardzo, bardzo wdzięczny za wsparcie Resetu Obywatelskiego, któremu, jak wiecie, oddaję serce, duszę i dużo swojego czasu i zaangażowania. Robię to dzięki temu, że wy to robicie. Dzięki temu, że wy na tyle się zdyscyplinowaliście 2 lata temu, że powstał Reset i jeszcze istotne wiele bitew o jawność i takie proste wartości stoczymy właśnie w tym ekranie. Chwila przerwy i coś, co na pewno paru ludzi zaboli, ale sobie na to zasłużyli. To my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots, till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots, till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop up. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to. Something I can't undo. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots, till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots, till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. Taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Państwu, będzie to wyjątkowy kawałek naszego programu. Strasznie się męczyłem nad przygotowaniem go, bo zależy mi na tym, żeby w pewnym momencie był ściągą dla tych wszystkich dziennikarzy, którzy będą musieli, czy im się to spodoba, czy nie, zająć się historią, która jeszcze nie zostanie ujawniona, ale na pewno będzie przedmiotem poważnych dyskusji. Jak wiecie, mówimy tutaj o różnych mafijnych relacjach, które składają się na hipotezy badawcze o tym, że to czy inne państwo,
Węgry lub Polska, jest już państwem mafijnym. Państwem mafijnym nazwał Węgry pan Madziar, którego książka jest naszym punktem wyjścia i naszym kierunkowskazem dla dyskusji i zastanowienia się nad tym, co w Polsce się dzieje. I drodzy Państwo, znacie z poprzedniego formatu mojego programu, który nazywał się Katarzis, doskonale historię Andrzeja Dymera, pedofila ze Szczecina, który udawał księdza. Mojemu informatorowi mówił, że ten ksiądz to jest tak w zasadzie taki zawód tam. Przebierasz się wprawdzie w sutannę, no ale to jestem takim normalnym biznesmenem, tylko to trochę pomaga, tak mówił moim informatorom, a już wcześniej, w zasadzie do końca życia, nie nękany przez nikogo poza mną i jeszcze tam grupę dziennikarzy, którzy nie mogli spać przez to, że on jest bezkarny, no funkcjonował wspaniale, przejął szpital od miasta, na którym budował sobie polityczno-finansowy kapitał, robił różne rzeczy, stworzył sieć szkół katolickich, ale wcześniej, mówię o tym z ciągle niemijającym bólem, na początku lat 90. wymyślił sobie, że zrobi sobie takie ognisko dla trudnej młodzieży, dzięki czemu będzie mógł w czasie rzeczywistym obserwować, kto mu się podoba, kto będzie na tyle uległy, że będzie można z nim zrobić wszystko i nie zostaną ślady, tak żeby nie było śladów. A ja taki rys osobowościowy w jego modus operandi zauważyłem, że on robił wszystko, żeby nie można mu było przypisać działania przemocą, mimo że oczywiście był mistrzem manipulacji i niejednokrotnie tą przemoc w ferworze swojej chuci, takiej wręcz bym powiedział oszałamiającej go, to wiem z opisów, no też jej używał przemocy. Ale mówię o tym dlatego, że był on też antybohaterem filmu pana Wasilewskiego, który był też gościem w Katarzis i który pokazał, że w kościele proces kościelny, który w jego sprawie właśnie tych lat 90. wytoczony przez człowieka, który był przez niego molestowany, a później został księdzem, dokładnie chodzi mi o ojca Tarsycjusza, trwał, to był najdłuższy proces chyba w historii kościoła, 25 lat, potem nawiązując do naszego poprzedniego tematu, nie ujawniono nawet wyroku czy też decyzji Trybunału Kościelnego z Gdańska podlegającego arcybiskupowi Leszkowi Słowojowi Głudziowi. No generalnie nic się nie wydarzyło przez wiele lat, mimo że cały Szczecin wiedział, że ksiądz Dymer jest pedofilem. Nic się nie wydarzyło. I ja, drodzy Państwo, nie wiem, gdzie wtedy był Tomasz Duklanowski, o którym będziemy rozmawiać, ale chętnie bym się dowiedział, bo w 2019 roku zaczęła się w życiu Tomasza Duklanowskiego seria wyjątkowych publikacji, które no, wstrząsnęły Polską i były wspaniałym paliwem politycznym dla partii rządzącej. Żeby nie było wątpliwości, rozmawialiśmy z naszym ekspertem Krzysztofem Izdebskim w poprzedniej części o konfliktach interesów, że w zasadzie, kiedy przypominaliśmy sobie pierwszy skandal duży wokół NCBiR-u, czyli historię Marcina Szumowskiego, który był w komisjach NCBiR-owskich oceniających poszczególne projekty, a sam aplikował i nie wiadomo było do końca, czy on był wtedy, kiedy dyskutowano jego projekty, czy nie, no tam było dużo różnych wątpliwości, to mówiliśmy o tym jako o sytuacji nieco mniejszego kalibru wątpliwości niż te, które mamy teraz, gdzie widzimy, że są dwa projekty, 11 razy czy
czy i 20 razy większe niż średnie dotacje dla kolegów, ludzi z Partii Republikańskiej. No, a jak jest w tym przypadku? Popatrzmy na pierwszy screen, który Państwu przygotowałem. Tomasz Duklanowski na swoim Facebooku, screen jest dzisiaj, cały czas utrzymuje wpis z 7 lutego, który pokazuje top stacji radiowych, które były cytowane. Cytowane cytowania to jest istotny bardzo dla mediów parametr naszej działalności, bo jeżeli my produkujemy, ujawniamy historie, które są później cytowane, to wskazuje na to, że jesteśmy opiniotwórczy. Tak przynajmniej się uznaje. No i Tomasz Duklanowski, który związany jest z Niezależną, z mediami Tomasza Sakiewicza, ale także z Radiem Szczecin, któremu zaczął przewodzić od pewnego czasu, o czym za chwilę, chwali się 7 lutego, że Radio Szczecin znalazło się wśród najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce. Instytut Monitorowania Mediów opublikował raport za grudzień i cytuję kawałek tego raportu. W raportach tego typu podaje się możliwą przyczynę, czy też wyraźną przyczynę, dlaczego taki, a nie inny wynik był. Rzeczywiście Radio Szczecin było cytowane 127 razy. No i sam pan Duklanowski pisze, cytuję raport i możesz jeszcze raz proszę Cię Macieju pokazać, bo przeczytam z ekranu. Stacja jako pierwsza podała informację o prawomocnym wyroku za pedofilię byłego pełnomocnika marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw walki z uzależnieniami. Okej, okay, no dobrze, dziękuję, mogę się teraz pokazać. Drodzy Państwo, i o tej sprawie będziemy rozmawiać, ale będziemy rozmawiać o sprawie Tomasza Duklanowskiego, a nie o sprawie pedofila z Platformy Obywatelskiej, jak jest przekazywany, jak jest pokazywany, przekazywany materiał, który Tomasz Duklanowski wypuścił. O tym materiale najwięcej powiem na końcu, między innymi dlatego, że wiem, że oglądają nas ludzie, którzy mają dużą wiedzę o szczecińskim układzie, bym tak powiedział. Pierwotnie, kiedy szykowałem ten program, chciałem rozmawiać o powiązaniach, które dostrzegłem między bogatym, bardzo wpływowym politykiem, panem Balaszem, założycielem SKL-u, Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, panem, który jest w cieniu, ale był gdzieś zawsze w dobrych relacjach, przynajmniej z kilkoma partiami, i ten pan jakoś oczarował być może pana Marka Zagórskiego, byłego ministra cyfryzacji, i to spowodowało, że bardzo dużo ludzi ze Szczecina pochodzących pojawiło się w obszarze informatyzacji państwa i miało to swoje określone konsekwencje, które budziły moje wątpliwości. I dopiero następny minister zmienił trochę sytuację i odbił trochę też miejsce związanych z informatyzacją dla nowych ludzi z rąk układu szczecińskiego. Ale tak w ostatnich latach ten układ szczeciński nieco się zmienił. I mogę tak powiedzieć, żeby Państwo zobaczyli tą metamorfozę, to chciałem Państwu powiedzieć, że jeszcze w swojej książce Hipokryzja, którą już parę lat temu popełniłem, opisywałem zachodniopomorskie i Szczecin przede wszystkim jako miejsce, w którym wszechobecne wpływy ma Kościół i spokrewniony kościelnie, że tak powiem, jest prezydent Szczecina, politycy PiS-u byli wychowankami nawet Dymera, znaczy mówię tutaj konkretnie o Pawle Szefernakerze, ministrze, sekretarzu stanu bodajże w MSW, byli bardzo blisko związani z Dymerem, no i to była taka
sytuacja kościoła, z którym każdy musiał się liczyć, niezależnie czy PO, czy PO, czy PiS, czy PO, jedno zło, trzeba było się dogadać z kościołem. I to też owocowało tym, że diecezja szczecińsko-kamieńska, bo tak się nazywa, mimo że jest najbardziej zlaicyzowaną diecezją, miała olbrzymie zasoby nieruchomości, finansów i tak dalej, w czym olbrzymią zasługę miał właśnie tenże nieżyjący już, a szkoda, może by się udało go jeszcze skazać, Andrzej Dymer. To myślę, że Państwo pamiętacie. Ale coś się zmieniło. I na to chciałem zwrócić Państwa uwagę, bo jest to sprawa, która nie daje mi spać od przeszło tygodnia na pewno. I ciężko mi o niej mówić. Popatrzmy na kolejny screen, który przygotowałem, Maćku. Pan Duklanowski ujawnił skandal, a szef komisji do spraw pedofilii chce go karać. Sakiewicz zawiadamia prokuraturę, drodzy Państwo. Popatrzmy sobie chwilkę na te twarze bojowników o prawdę, którzy występują razem. Duklanowski został wylansowany ewidentnie przez pana Sakiewicza. I teraz dwa słowa o tym, co się stało i na czym polega manipulacja zresztą tych prawicowych mediów. Popatrzmy jeszcze na kolejny screen, żebyście wiedzieli, co się tak naprawdę stało, bo tutaj widzimy tak naprawdę efekty dopiero. Natomiast jak widzicie, 30 grudnia, to nie jest taka zupełnie przypadkowa data, bo kończy się rok, to jest też dla wielu ludzi czas depresji, czas takich różnych podsumowań, często gorzkich. I akurat wtedy Tomasz Duklanowski postanowił o sobie przypomnieć. Tomasz Duklanowski, który był najpierw dziennikarzem śledczym Gazety Polskiej i Radia Szczecin, a w międzyczasie został już szefem Radia Szczecin. Za jakie zasługi, o tym zaraz opowiemy. Publikuje taki materiał, zmowa milczenia wokół afery pedofilskiej w Platformie. Już nie będziemy się dzisiaj zastanawiać nad formą i tak dalej, natomiast i słowami. Powiedzmy o czymś innym. Tomasz Duklanowski pisze, tutaj widzimy okładkę, zły pedofil trzyma dziecko. Myślałem, że tam jest różaniec, ale to nie jest różaniec, to jest tylko warkoczyk tej dziewczynki, no ale właśnie za dużo, to już wiadomo. Tomasz Duklanowski napisał tak, czy marszałek Olgierd Gablewicz i jednocześnie przewodniczący PO na Pomorzu Zachodnim wyjaśni, czy było więcej ofiar pedofila Krzysztofa F., czy nadal będzie obowiązywała zmowa milczenia w tej sprawie w środowisku Platformy Obywatelskiej? Tytułem zdejm już na razie, proszę. Tytułem wyjaśnienia. Sprawa dotyczy skazania człowieka, który zaraz będzie też pokazany na kolejnym screenie, który gnije w więzieniu właśnie za to, co zrobił i też może za to, czego nie zrobił również, ale to inna zupełnie kwestia. Nie ulega wątpliwości, że tenże człowiek skrzywdził dziecko, znaczy dopuścił się, jak to się mówi w prawie, innych czynności seksualnych w stosunku do dziecka. Ponieważ ja znam bardzo dobrze i materię tego, jak można klasyfikować pedofilów, jak i materię życia polityczno-kościelno-prokuratorsko-policyjnego w Szczecinie, to chciałbym parę słów na ten temat powiedzieć, nie wchodząc w szczegóły. Sąd skazał, on siedzi i tyle. Zbadałem tę sprawę i mogę powiedzieć, że mogę powiedzieć odpowiedzialnie tyle, że po wielu rozmowach i sprawdzeniach, które robiłem, nie znalazłem nawet cienia próby ukrycia tego faktu przez Platformę Obywatelską. Nie znalazłem.
Sprawa była bardzo delikatna, bo i dlatego nie była ujawniana bardzo długo. Sprawa była bardzo delikatna, ponieważ nie tylko chodziło zacznijmy inaczej. Przepraszam. Faktem jest, i zobaczmy kolejny za chwilkę, jak powiem teraz, screen, o właśnie, teraz. Skazany pedofil Krzysztof F. to pełnomocnik marszałka Geblewicza z PO, mąż zaufania Trzaskowskiego, wiecie, tych mężów to tam, nie wiem, chyba z milion było, ale okej. Aktywista LGBT, to ode mnie było, przepraszam, teraz cytuję dalej. Pedofil, mąż zaufania Trzaskowskiego, aktywista LGBT, psychoterapeuta, kropka, kandydował z listy PO pod hasłem Dobro powraca. Jego ofiara to 13-latek. Tak? Syn znanej polityk. Polityk w zasadzie w prawicowych mediach jest nieodmienialny, nie ma feminatywów, więc doprecyzował oczywiście to Tomasz Duklanowski i rozpętało się piekło. Rozpętało się piekło, ponieważ jak słusznie zwrócił uwagę pan Błażej Kmieciak, tutaj poproszę jeszcze o ten print screen numer jeden, jak Błażej Kmieciak zwrócił uwagę, i nie tylko Błażej Kmieciak, pan Duklanowski ujawnił nie tylko skandal, tu możemy sobie dyskutować, czy to skandal taki, wielki, nieważne. Został skazany, jest to fakt, bardzo dobrze, niech gnije w więzieniu. Ujawnił to Tomasz Duklanowski, ale ujawnił też fakt, kto był ofiarą tego człowieka. I to w opinii pana Błażeja Kmieciaka, szefa Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii, no, nosiło znamiona działania godzącego ogromnie w dobro tego dziecka. To, co widzieliście, i te pełne oburzenia, wystąpienia Tomasza Sakiewicza i pisanie do prokuratury, ja na pewno będę pytał prokuraturę, co się stało z tym doniesieniem Tomasza Sakiewicza i samego Sakiewicza też się spróbuję zapytać, było efektem tego, że Tomasz Duklanowski kwestionuje zarzuty. On uważa, że to jest atak na wolne media, ponieważ on nie ujawnił danych tego chłopca, a jedynie ujawnił skandal. No, drodzy Państwo, naprawdę jest arcybanalne uznanie, znalezienie wszystkich posłanek, które i posłów, którzy znajdowali się w zasięgu człowieka, który mieszkał w Szczecinie, i dowiedzenie się, o kogo chodzi. Naprawdę nie jest to żadnym problemem. I mimo że formalnie być może byłby tutaj spór nie wiadomo jak rozstrzygnięty przez sąd, bo prawo prasowe różnie bywa oceniane, no to fakty mówią same za siebie. Nikt mnie nie przekona, że czarne jest białe, a białe jest czarne. Czy umożliwienie bez zgody samego zainteresowanego, już abstrahując od tego, że jest to nieletni, więc trudno, więc prawo prasowe generalnie obliguje w takich sytuacjach, żeby zapytać, czy małoletni mogą występować w mediach, jest czynem haniebnym. Jest czynem haniebnym, jest skrajną nieodpowiedzialnością i może się przyczynić do tragedii. I nie jestem wcale gołosłowny. Dlatego postanowiłem pokazać Państwu, kim jest ten pan Tomasz Duklanowski i w jakim, to trudno powiedzieć, konflikcie interesów nawet. W jakim konflikcie interesów występuje, o czym za chwilę. I chciałem też tutaj kamyczek do ogródka Michała Rachonia z TVP wrzucić, który jak Rejtan bronił pana
Duklanowskiego na Twitterze pisał, że trzy wielkie skandale ujawnił i teraz jest atakowany, no haniebna historia. Czyli jak wiadomo, Towarzystwo Pracowników Mediów Publicznych może liczyć na swoje wsparcie wzajemnie. Ale popatrzmy na to, co spowodowało, że tak kariera ruszyła i wystrzeliła w kosmos kariera pana Duklanowskiego. No zaczęło się, drodzy Państwo, od historii, którą na pewno musieliście słyszeć. Historii, która się zaczęła w 2019 roku i dotyczyła marszałka Tomasza Grodzkiego. Marszałek Tomasz Grodzki, marszałek Senatu, został opisany przez Duklanowskiego jako łapówkarz, jako osoba, która żądała łapówek za przyspieszenie terminów różnych operacji. No tam szereg różnych było relacji. Nie wszystkie osoby już na samym początku brały udział w nie wszystkie osoby, na które się powoływał pan Duklanowski, były tymi osobami, jakie opisywał pan Duklanowski, ale to są szczegóły. Ważniejsze jest to, że od tej publikacji zaczęło się polowanie na Grodzkiego. Polowanie, które gdzieś na koniec dnia miało też na celu politycznie osłabić determinację jednego, dwóch lub trzech senatorów do pozostawania przy tej większości, która rządzi Senatem, czyli PiS walczył o to, żeby odzyskać Senat. Przypomnę, że tam jest różnica jednego głosu, więc wystarczyło teoretycznie przyciągnąć jednego, dwóch senatorów i dużo łatwiej by się przepychało rozmaite ekspresowe ustawy przez parlament. I tak się zaczęła operacja Grodzki. W operacji Grodzki szybko istotną funkcję odegrał inny aktor poza mediami, nawet nie była to prokuratura, bo wtedy, doskonale pamiętam, zdarzyło się coś bezprecedensowego, czyli CBA za pomocą swoich mediów społecznościowych zwracało się z apelem do wszystkich, którzy mogliby udzielić jakichkolwiek informacji na temat łapówek Grodzkiego. Było to absolutnie bezprecedensowe i no, powiem szczerze, ja do dzisiaj nie mogę zrozumieć, jak można było wpaść na taki pomysł, bo trudno o bardziej polityczne uwikłanie służby, która ma być rzekomo apolityczna, ale okej. No i to był start kariery Tomasza Duklanowskiego, on potem kolejne osoby przedstawiał, tych osób jest podobno dużo. Jak ta cała historia się zaczęła, opowiemy kiedyś przy okazji innej, natomiast już dzisiaj mogę Państwu powiedzieć, że właśnie od jego artykułu się zaczęło, a artykuł z kolei zaczął się od wpisu pani profesor Agnieszki Popieli, która zarzuciła marszałkowi, że rzekomo żądał od umierającej jej matki $500 za zabieg. No i tutaj była taka sytuacja, że Grodzki po tym, jak go zaatakowano, pisał z panią Popielą i ona uznała, że to jest przyznanie się jego do winy. Tam jeszcze w tej całej sytuacji istotna była fundacja, która funkcjonowała przy szpitalu i która przyjmowała datki, czyli ci chirurdzy prosili o wpłacanie na fundację. Tak prokuratura wymyśliła sobie pewien mechanizm korupcyjny, który pozwolił po takim zaprojektowaniu na stawianie zarzutów kolejnym lekarzom, którzy znajdowali się w otoczeniu pana marszałka Grodzkiego. Takim jednym z lekarzy był Krzysztof K., o którym też powiem coś na koniec, bo
pokażę to Państwu, jak ten układ szczeciński się rozlewa, ale zanim to zrobię, muszę jeszcze prosić Was o dosłownie 2 minuty cierpliwości, ponieważ chcę Wam pokazać, kim jest Tomasz Duklanowski i dlaczego jego działania absolutnie nie wpisują się w żaden interes społeczny, a wpisują się znakomicie w interes polityczny i rodzinny jego krewnych. Już za chwilę. Nie ma co dłużej czekać, naprawdę. Prawda jest taka, że pan Tomasz Duklanowski najpierw był tylko dziennikarzem, który dzięki historii najpierw serialu Tomasza Grodzkiego dochrapał się funkcji szefa Radia Szczecin, dzięki czemu mógł też, no cóż, może apetyt rośnie w miarę jedzenia, a może degradacja im wyżej, tym szybciej postępuje. Popełnił taki materiał, który oczywiście jest też wpisywaniem się w próbę, bo to jest bardzo prokościelny dziennikarz i nie tylko on. Było to oczywiście próbą po pierwsze zaatakowania Platformy, a po drugie obrony Kościoła. No to co do tego ja nie mam żadnych wątpliwości, jest to moja opinia, a zobaczmy, że pan Tomasz Duklanowski sroce spod ogona nie wypadł, bo popatrzmy, kto jest, drodzy Państwo, radnym w Szczecinie w tym samym momencie, kiedy Tomasz Duklanowski jest dziennikarzem. To wiecie, to są ci niepokorni dziennikarze, tak oni się nazwali. Strefa wolnego słowa się też nazywają media Tomasza Sakiewicza. Jak widzicie, Marek Duklanowski, to urodzony 73 rok, to jest lider w Radzie Miasta, były lider na pewno w Radzie Miasta Szczecina, który, jak widzicie, został odwołany w 2018 roku. Ale to popatrzmy jeszcze na co my więcej o nim możemy powiedzieć, bo on w 2018 roku został odwołany, poszedł do kolejnej spółki, w której zarobił 413 tysięcy w jednym roku, to jest jeden z pierwszych lat na pewno, ale też walczył bardzo o to, o czym mówiliśmy w pierwszej części naszego programu. Poproszę kolejny print screen. Tak, on, drodzy Państwo, był stroną, twierdził, że nie był stroną, ale walczył jak lew, twierdząc, że to walczy spółka, w której pracował, żeby nie ujawniano jego zarobków. Jak widać, zresztą to jest przykrym przejawem
orzecznictwa sądów administracyjnych, ostatecznie wygrał te decyzje, że w związku z tym, że jest tam jednym z szeregowych pracowników, no to trudno ujawniać akurat jego dokumenty. Ale i tutaj sąd uznał, że to, że on jest radnym, nie ma żadnego absolutnie znaczenia. Okej, idźmy dalej. No, ten człowiek już dzisiaj nie jest radnym, ale można go na przykład odnaleźć w Wodach Polskich. Polskie Wody. Czyli jakby krzywda mu się nie stała, już nie będę mówił o bizantyjskich obyczajach, jakie tam panują. Idźmy dalej w takim razie, bo to nie jest jedyny pan Duklanowski, który dzięki temu, że Tomasz Duklanowski walczy o to, żeby PiS i jego interesy i ich narracja była na wierzchu, nie jest jedynym, który na tym korzysta. Popatrzmy dalej. Tutaj mamy jeszcze pana radnego, tutaj to są stare bardzo, właśnie chciałem państwu pokazać, to są stare jego zarobki, bo to jest sprzed wielu lat screen, kiedy był jeszcze radnym i on wtedy, jego sytuacja materialna no poprawiła się, ale nie tak znacząco, jak widzicie, tutaj mamy 227 tysięcy, a on w samym tym innym zakładzie, do którego go skierowano, zarabiał 413 tysięcy. Fajny wzrost. Lećmy dalej. Kolejny print screen to kolejny radny, drodzy państwo. I to radny, który jest obecnie cały czas w Radzie Miasta. Mówimy o panu Leszku Duklanowskim, absolwent Politechniki Szczecińskiej. Patrzyłem nawet w IPN-ie, rzeczywiście niezła karta, jeśli chodzi o pozycyjność. Bardzo dużo prześladowań w czasie komuny, co niestety nie zmienia absolutnie tego, że dzisiaj zachowuje się, milczy wobec absolutnie haniebnych zabiegów Tomasza Duklanowskiego. Pekunia non olet. Czy to zawsze musi wybrzmiewać w momencie, kiedy pytamy, dlaczego ci ludzie robią tak złe rzeczy? Nie wiem, ale przykro mi się też patrzy nawet na to, że spojrzałem na apanaże pana Leszka i popatrzmy, co zobaczyłem. Najpierw mamy kwestię oszczędności z początku kadencji, 56 784 zł. Pani żona pana Leszka też jest emerytką, co wiem z oświadczenia. No i zobaczmy, jak się zmieniły te oszczędności po latach. 160 tysięcy. Ładny wzrost, co? Mamy inflację 20%, tysiąc innych problemów, plag i zmór, ale zasoby pieniężne rosną. No. Ten pan nawet po PiS-ie będzie miał jeszcze odłożone, niezależnie od swojej emerytury. Dziękuję już za ten screen. To tylko kawałek. Tutaj też pokazujemy dochody, ale to poproszę dalej. To już każdy może sięgnąć. Wszystkich państwa gorąco zachęcam do tego, żeby zgłębić te postaci, ponieważ mamy tutaj do czynienia z taką sytuacją, że pan Tomasz Duklanowski jest spokrewniony z osobami, które zarabiają realnie, które korzystają politycznie, a on sam korzysta dzięki temu, że jest w takiej rodzinie prawdopodobnie również, no osobiście, bo jest sławny, no ale takiej sławy to absolutnie nie życzę, ale też no, finansowo, no bo wiadomo, że dziennikarz zawsze będzie zarabiał mniej niż dyrektor stacji i tutaj cudów nie ma i nieważne, jak mu będą płacili Sakiewiczowie. A teraz jeszcze na koniec, ponieważ czas niestety bardzo się nam kurczy i już zaraz chłopcy nadejdą, żeby mnie zmienić, to chciałem państwu powiedzieć, że tą całą historią nagonki na Grodzkiego łączy się też historia, której też pewnie słyszeliście, historia zaboru z gabinetu ginekologicznego wszystkich kart, wszystkich historii choroby, leczenia i tak dalej pani doktor Maria Kubis, ginekolożki, zabrano, CBA wpadło do niej, do gabinetu w mundurach z bronią i tak dalej i zabrało po prostu wszystkie karty pacjentek z poradni, którą prowadziła pani ginekolog od no,
karty były od 96 roku, nie wiadomo już ile lat tam pani pracowała, na pewno będziemy o tym też rozmawiali jeszcze, ale chciałem powiedzieć, bo to sama w sobie jest bulwersująca sprawa, ale jeżeli myślicie, że tutaj kropeczek nie powinno się łączyć, to jesteście w błędzie. Bo tak jak powiedziałem, kiedy nie udało, nie powiedziałem tego, ale nie udało się upolować marszałka Grodzkiego, Senat jest jeszcze wciąż w rękach opozycji, natomiast próby były, żeby uwiarygodnić całą tę historię, tam różne odliczenia, ile nie poddano pod głosowanie wniosku o uchylenie immunitetu, bo oczywiście prokuratura bardzo chętnie stawia zarzuty gorzej z aktami oskarżenia i tak dalej, i tak dalej. Ale otóż jeden z tych lekarzy, który znalazł się w śledztwie wokół Grodzkiego, nazywał się Krzysztof Kahn, ma 166 zarzutów. Ciekawe, czy pan Duklanowski będzie potrafił 166 takich pacjentów znaleźć. Moim zdaniem nie, moim zdaniem to jest, powiedzmy, dość swobodna ocena materiału dowodowego przez prokuraturę. 166, pan Krzysztof K. Pan Krzysztof K. jest spokrewniony z panią ginekolog, znaczy powiedzmy nie jest może spokrewniony krwi, ale jest członkiem jej rodziny. I wedle moich ustaleń mogło to być kluczowe w zdecydowaniu o tym, żeby szukać czegokolwiek w pani ginekolog gabinecie. Ja tylko powiem Państwu, że tam u niej leczyli się polityczki, leczyły się polityczki, adwokatki, aktywistki, wszyscy, tak? Już nie mówię, że pewnie, kto wie, może też, że tak powiem, prawicowych pracowników mediów bliskie też. I te wszystkie dane trafiły do prokuratury i dopiero potem, kiedy zrobił się wielki raban w mediach, między innymi dzięki znanej Państwu Bognie Czałczyńskiej, pani pełnomocnik marszałka województwa, to zwrócono te dokumenty. Można było zabrać tylko jedną, ale kartę konkretnej osoby, która mówiłaby o konkretnej rzeczy, bo tam rzekomo chodzi o jakieś śledztwa w sprawie nakłaniania do aborcji. Co tam CBA robi, no to sami sobie Państwo odpowiedzcie. CBA, Duklanowski, lekarze, pułapka na Grodzkiego i to, co jest najgorsze i czego nigdy Wam nie wybaczę, nigdy Wam nie wybaczę. Wszyscy, mówię do Was, wszystkich, którzy braliście udział w tej haniebnej publikacji. Narażanie życia dziecka jest winą, której nie można puszczać płazem. I za te zarzuty na pewno kara Was nie minie. To koniec na dziś, ale to dopiero początek. Do zobaczenia za tydzień. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. Some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your wrong tissue.
I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off.